Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trzech zadaniach. O jednym takim dość trudnym, wymagającym kilku kroków abstrakcyjnego rozumowania. O jednym łatwiejszym, które wybrałem, dlatego że wydawało mi się, że ten akurat sposób rozwiązania jest taki zaskakująco prosty i może się spodobać. No i jednym dość łatwym, odwołującym się bezpośrednio do zadania, innego zadania o kontach, które rozwiązywaliśmy w zeszłym tygodniu. No więc to trudne zadanie brzmi tak. W wierzchołkach 11-kąta umieszczono 11 liczb naturalnych większych od zera i takich, że ich suma równa się 30. Wykazać, że zawsze można znaleźć kilka kolejnych liczb, których suma równa się 20. No więc jakoś te liczby ponumerowano od 1 do 11 i rozmieszczono w tych wierzchołkach 11-kąta. Widać, że liczby są zupełnie losowe, wiadomo tylko, że są całkowite dodatnie, więc w jaki sposób je ponumerowano, to raczej nie gra roli. Gdzie A1 jest, a gdzie A11, to też jest dowolna zupełnie sprawa, bo ten 11-kąt można obrócić w każdej chwili. No i mamy tych 11 liczb, ich suma równa się 30 i mamy udowodnić, że można zawsze znaleźć taką kilka kolejnych liczb, to znaczy na przykład A3, A4, A5, A6, ale bez przeskakiwania, nie może być A3, A5, A6, tylko A3, A4, A5, A6. Na przykład mogą to być te cztery liczby, których suma równa się 20. No i no cóż, 11 liczb, 20 to jest liczba niewątpliwie podzielna przez 10, 11 liczb kojarzy się nam być może i słusznie z takim zadaniem o tym, że jak mamy 11 liczb całkowitych, to zawsze da się wybrać spośród nich dwie takie, że ich różnica jest podzielna przez 10. No i idea jest bardzo prosta, liczba dzieli się przez 10, jeśli ma 0 na pozycji jedności, no a liczby, które mają jest 11 liczb całkowitych, no a tylko 10 cyfr, które można ustalić na pozycji jedności. W związku z tym co najmniej dwie liczby z zasady szufladkowej Dirichleta. Istnieje taka cyfra, że co najmniej dwie liczby mają tą cyfrę jako ostatnią. No i różnica tych dwóch liczb będzie miała 0 na miejscu jedności. W związku z tym będzie się dzielić przez 10. No i możemy spróbować wykorzystać tą intuicję. Od razu powiem, że to jest dobra intuicja. Możemy spróbować wykorzystać tę intuicję, tylko spróbuję przesunąć w jakiś bezpieczny sposób ten... O, bardzo dobrze. Tylko, że będziemy nie stosować jej do samych liczb, bo mówią nam o grupach kolejnych liczb. No, stwórzmy takie grupy kolejnych liczb. A powiedzmy, że sumy kolejnych liczb. S1 to niech będzie A1, S2 to niech będzie A1 plus A2, no to przy pewnej numeracji liczb od A1 do A11 to są właśnie te wszystkie grupy kolejnych liczb. No, liczby są całkowicie dowolne, w związku z tym ich uporządkowanie nie powinno grać roli, jeżeli udowodnimy ogólne twierdzenie w tym wypadku, to jasne, że nie może też zależeć to od tego, w jaki sposób te liczby są konkretnie uporządkowane. No, ostatnia grupa S11, wiemy, jest równa 30. No i to, co w tych liczbach wiadomo, to, że tak, wszystkie są większe od zera, bo każda z tych liczb 1, 2 i tak dalej jest większa od zera i wszystkie są różne. Dlatego, że każda następna to jest poprzednia plus jakaś liczba dodatnia całkowita. Prawda? W związku z tym wszystkie one muszą być różne. I teraz mamy 11 takich liczb. 11 takich liczb mamy. I mamy wśród nich na pewno dwie takie, że ich różnica dzieli się przez 10. No, jeżeli znajdziemy te dwie liczby i policzymy tą różnicę, to dwie rzeczy są widoczne. Ta różnica może być albo równa 10, albo 20. Dlatego, że tak, nie może być 30, ponieważ wszystkie te liczby są dodatnie, a suma jest równa 30, więc jeśli od liczby, która jest co najwyżej równa 30, tak jak S11,
odejmiemy inną liczbę dodatnią, to na pewno otrzymamy liczbę mniejszą od 30, więc ta różnica nie może być równa 30. No i nie może być też równa 0, dlatego że te liczby są wszystkie różne. No i czym jest taka różnica dwóch sum? No, powiedzmy, że okazało się, że przez 10 dzieli się różnica 9 i 4 sumy. No, 9 suma to jest A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A9. I od tego odejmujemy te liczby. No to zostaje taka sekwencja kolejnych liczb. Zawsze zostanie sekwencja kolejnych liczb. A5, A6, A7, A8. I A9. No, w tym wypadku to są te liczby. Jeżeli to jest inna para, to będą inne liczby, ale zawsze to będzie sekwencja kolejnych liczb. No i teraz tak, jeżeli ta różnica wynosi 20, no to jesteśmy w domu, właśnie żeśmy znaleźli sekwencję liczb, która równa jest 20. No ale jeśli ta różnica wynosi 10, to popatrzcie, suma tej liczby, tej liczby, tej liczby, tej liczby i tej liczby wynosi 10, ale suma wszystkich liczb wynosi 30. W związku z tym suma tej kropka musi być równa 20. Prawda? Więc w obu wypadkach znaleźliśmy taką sekwencję kolejnych liczb na tym jedenastokącie, wokół tego jedenastokąta, że ich suma równa się 20. Według mnie bardzo urocze zadanie. Kolejne zadanie wyglądało w ten sposób. Mamy prostokąt, który podzielono na prostokąty, tak jak na rysunku, i te liczby tutaj to są pola powierzchni prostokątów. Pola powierzchni prostokątów. No i trzeba wyznaczyć pole powierzchni tego prostokąta, nieznane pole tego powierzchni tego prostokąta, oznaczone tutaj przez niewiadomą x. No i jakby skusiło mnie, czy zauroczyło mnie bardzo proste rozwiązanie tego zadania, trzeba udowodnić pomocnicze twierdzenie. Takie pomocnicze twierdzenie nazywa się czasem w matematyce lemat. I ten lemat brzmi w ten sposób, że jeżeli wziąć prostokąt i podzielić go dwoma odcinkami równoległymi do boków odpowiednich na cztery prostokąty, to pola tych czterech prostokątów spełniają taką proporcję S1 do S3 równa się S2 do S4, no albo S1 razy S4 równa się S3 razy S2. No i dowód jest bardzo prosty. Jeżeli oznaczyć boki tego odpowiednich tych prostokątów, no to odpowiednie boki odpowiednich prostokątów, no to S1 razy S4 to jest A razy C razy B razy D. A S2 razy S3 to jest C razy B razy D razy A. No ale mnożenie jest przemienne, w związku z tym możemy przeorganizować ten iloczyn w taki sposób, no i dostać tę proporcję w formie takiego, równoważnej formie wyrażonej przez równość iloczynów. No więc mając to, możemy teraz wykonać dwa kroki. No po pierwsze, odcinkiem równoległym do podstawy tego prostokąta wyciąć z tego dużego prostokąta, takiego w pionie stojącego, o polu 24, mały prostokąt o polu Y. No i wtedy łatwo jest zastosowania tego lematu do tego prostokąta, o tego, obliczyć, że Y równa się 6. No, jeżeli to mamy, to możemy odciąć ten mały prostokąt od dużego. Jeżeli duży miał pole 24, a mały 6, to zostanie 18. No i zastosować tę samą metodę, to samo twierdzenie teraz do tych prostokątów. Tego i tego oraz tego i tego. No, co to będzie? No, 18 razy pole powierzchni tego prostokąta, czyli 9 plus 18 plus x, równa się 42 razy 6 plus 12, czyli 18. Mamy 18 po obu stronach, tak zgrabnie zostały te dane dobrane.
można przez 18 uprościć i okazuje się, że x to jest 42, odjąć 9, odjąć 18, czyli 15, zadanie rozwiązane. No i w końcu to zadanie najprostsze chyba ze wszystkich. Mamy dane kąty alfa, beta i gamma i trzeba obliczyć miarę kąta x. No i tutaj możemy się powołać na zadanie, które rozwiązywaliśmy w zeszłym tygodniu. Tu były dane kąty alfa, beta i gamma i trzeba było obliczyć miarę tego kąta x. Tak? No i tu zrobiliśmy to w ten sposób, że zauważyliśmy, że ten kąt jest kątem zewnętrznym trójkąta EBC, czyli jest sumą kątów wewnętrznych na przeciwległych, beta plus gamma, a ten kąt z kolei jest kątem zewnętrznym trójkąta ADE i jest sumą kątów wewnętrznych na przeciwległych, czyli alfa plus beta plus gamma, czyli kąt x równa się alfa plus beta plus gamma. No i jeżeli tak, no to jest dokładnie kąt dopełniający ten kąt, który był tutaj, do 180 stopni, więc jest równy 180 minus ten kąt, czyli minus alfa plus beta plus gamma, no i to jest wartość w stopniach. Takie trzy zadania żeśmy rozwiązali.